Nie będziemy mieć reprezentanta w finale skoku wzwyż, szczególnie chyba rozczarowujące dla Sylwestra Bednarka, który w tym sezonie miał już 2.30, a tutaj 2.26 okazało się za wysoko. Tak, to prawda, dwójka naszych reprezentantów nie wystąpi w finale. Przed wyjazdem rozmawiałem z Sylwkiem kilkakrotnie i i rzeczywiście starałem się uczulić go i zresztą on miał świadomość tego, on jak i również Wojtek Tainer, że eliminacje to są dla nich najważniejsze zawody, bo później po dostaniu się do, do finału, tam jest wszystko możliwe. Tak jak wspomniałaś, on miał w tym roku 2,30 i wychodził z takiego okresu swojego kontuzji, problemów zdrowotnych, zaleczył jedną kontuzję, no to zarwała Hillesa. Także dla mnie, dla mnie w przypadku Sylwka jego udział na igrzyskach olimpijskich, że on miał tyle silnej woli, że on jeszcze wrócił, że jeszcze chciał podjąć to wyzwanie, będąc praktycznie niepewnym każdego dnia, że coś się może wydarzyć. Dlatego ja uważam jego udział za, na igrzyskach za spory sukces. Jest jeszcze młody chłopiec, on ma 26 lat, także wydaje mi się, że jeszcze. Nawet są szanse, jeżeli, jeżeli tylko zdrowie pozwoli, żeby zdobywał doświadczenia i wystartował jeszcze w Tokio. Natomiast no rzeczywiście konkurs był wymagający, minimum dość wysokie no i ta walka w skoków wyż odbędzie się na poziomach, Myślę, że w okolicach 2 metrów, 40 centymetrów można skakać. W ogóle lekka atletyka zaczęła wspaniale. Ten stadion jest bardzo dobry. Mieliśmy doskonały wynik, rekord świata na, na 10 kilometrów. Później później ten rekord z dzisiejszej nocy na 400 metrów. Trójskok bardzo bardzo daleko, dziewczęta skakały. Skok również niezwykle emocjonujący. W skoku z wyż wieloboistka, ta, która wygrała Belgijka, skoczyła 198. Także ta skocznia jest dobra, można skakać wysoko. Także ten final nam się zapowiada bardzo, bardzo emocjonująco.